rozmawiałem ze swoim znajomym na temat przyjaźni, bo żeby powstała miłość, to wpierw potrzebna jest przyjaźń. Przyjaźń to jest sytuacja, w której ja tę osobę lubię. Ja lubię osobę, z którą się przyjaźnię, lub w drugą stronę, mój przyjaciel jest to osoba, z którą lubię spędzać czas. To znaczy, nie jest możliwe, żeby powstała miłość, jeżeli nie ma przyjaźni. Ponieważ mogę mieć wielu przyjaciół, natomiast tylko niewiele osób mogę jednocześnie kochać. Owszem, rozumiem, że są tacy, którzy uważają, że mogę kochać co najwyżej jedną osobę. Mam trochę inne zdanie, natomiast uważam, że miłość to jest wyższy etap niż przyjaźń. Pierwszym etapem jest to akceptacja. Ja kogoś akceptuję, czyli go nie chcę zmieniać. Drugi etap to jest, on jest moim przyjacielem. To znaczy, że ja odczuwam przyjemność z przebywania z tą osobą. I nie jest możliwe, żebym ja kogoś kochał w sytuacji, kiedy przebywanie z tą osobą nie sprawia mi przyjemności. Owszem, mogą istnieć takie związki, które są oparte na seksie, na pożądaniu, gdzie ja nie odczuwam przyjemności z przebywania z tą osobą, natomiast odczuwam przyjemność z zaspokajania potrzeb seksualnych. Natomiast w tym przypadku nie można mówić ani o miłości, ani o przyjaźni, jeżeli mi nie sprawia przyjemność przebywanie z moją partnerką seksualną lub jej nie sprawia przyjemność przebywanie ze mną. A takich związków jest dość dużo. A tego wam nie życzę.